Dobry wieczór Państwu. Piątek, zatem czas na sport, a dzisiaj w programie... Wrócimy oczywiście do wydarzenia numer jeden tego tygodnia, czyli futsalowego spotkania Mistrzostw Europy Polska-Czechy i sukcesu naszej reprezentacji. Dajemy radę, bo mamy zespół taki, zespół przede wszystkim, który idzie jeden za drugiego, jak nie ten dźwiga, to tamten. Szczypiorniści Gwardii Opole jadą zdobyć Szczecin. Nasza recepta jest taka, żeby mocno bronić w obronie i sobie iść kontry i dużo biegać. A Opolska Odra będzie chciała założyć kielecką koronę na głowę w meczu ligowym. Nastawienie oczywiście bojowe, liczymy na 3 punkty w niedzielę. A na początek powracamy do meczu futsalowego i do wielkiego sukcesu polskiej reprezentacji, która w środę w opolskiej Stegu Arenie wywalczyła awans na Mistrzostwa Europy. Donat, ty miałeś tę ogromną przyjemność po pierwsze oglądać ten mecz, a po drugie także przyglądać się tej wielkiej radości tuż po meczu, ale także na konferencji prasowej. Było nas niewielu rzeczywiście, bo mecz w pełnym rygorze sanitarnym odbył się, więc tylko osoby, które mogły tam przebywać, plus dziennikarze. Radość była wielka, ogromna, bo Czesi byli faworytem w tym spotkaniu. W związku z tym trener Błażej Korczyński miał wiele powodów do radości po tym spotkaniu, chwaląc się swoją drużyną. Plan był taki jak na początku, grajmy ze strony na stronę, stałe fragmenty, kluczowa sprawa z Czechami. Tak? I myślę, że tu jest też okej, mentalnie dajemy radę, bo mamy zespół taki, zespół przede wszystkim, który idzie jeden za drugiego, jak nie ten dźwiga, to tamten zespół. Porywa fantazja, to na całe szczęście nam się w tych meczach też udaje, bo tak i Barasz, czy to dzisiaj, bo mówmy się, dużo nie brakowało, oni wyszli zaraz na prowadzenie 4-3 i mogło się to wymknąć. Teraz fajnie, że zespół się potrafi podnosić, to dzisiaj chyba jest dla mnie ważniejsze niż to, czy potrafimy taką wojnę psychologiczną. Ważne, że w tych małych momentach potrafimy się dźwigać, nie? Że też nie, zespół już nie wariuje tak jak kiedyś. Kiedyś było tak, że traciliśmy bramkę i od razu było, jedziemy, odrabiamy, dostawaliśmy drugą i wtedy już był problem. Teraz zespół jednak popracował trochę na tą bramkę na 4-4 i na kolejne. Opolskim akcentem w tymże meczu był udział zawodnika Dremana Opole Komprachcice Krzysztofa Elsnera, który zdobył pierwszą bramkę w tymże spotkaniu. Czesi byli faworytem, ale my tego nie odczuwaliśmy, bo nie wiem, tak jak było widać na boisku i my czuliśmy, że jesteśmy lepszym zespołem, nie było ani przez chwilę nie zwątpiliśmy w to. No i pokazaliśmy na koniec, że po prostu strzelamy im bramkę na 5-4, na 6-4, na 7-4 i tak naprawdę kontrolujemy mecz. Wiadomo, że mają więcej doświadczenia, no ale mieliśmy naprawdę dużo sytuacji i gdzieś tam brak skuteczności. No ale najważniejsze, co było u nas, u nikogo nie zabrakło, to wiara i to, że wygramy ten mecz. Ewidentnie serducho, walka, determinacja to były takie trzy podstawowe rzeczy, które no, są najważniejsze na boisku, bo bez tego no, każde ustawienie, gdzieś tam strategia się nie liczy. No, ale też strategia, którą trener obmyślił na tę eliminację, no, pokazała, że jest skuteczna, no i jedziemy na Euro, mega nas to cieszy, no i tylko świętować. Radość naszego zawodnika wielka, ale czas powrócić do ligowej pracy, bo przecież naszych czeka kolejne spotkanie, ale Krzysztof przyznał nam przed kamerą, że liczy na takie specjalne entrée przed treningiem dzisiejszym, który to zawodnicy Dremana odbywać będą w Stegu Arenie. No chyba do soboty dojdę do siebie, ale no nie, no, chłopacy nie świrują, szpaler musi być, nie, w szatni, więc to od razu apeluję, bo to innej opcji nie ma, nie? Ale tak już serio, to o meczu będziemy myśleć w piątek. Już na treningu będę się przestawiał ze stałymi fragmentami z grom na nasz Dreman. Indywidualnie Madziąga wyłączymy i nie będzie biegał, nie będzie strzelał, więc ich zdusimy. No i ja jestem taką osobą, że po prostu każdy mecz jest dla mnie najważniejszy i remis jest dla mnie porażką, w lidze przynajmniej, więc będę walczył o zwycięstwo z chłopakami, no i mam nadzieję, że trochę ich zmotywowałem, będę ich tam ciągnął do końca sezonu, żebyśmy po prostu wygrywali każdy mecz. A nasza drużyna w sobotę mierzyć się będzie o godzinie 19 z teamem Leborg, to pojedynek 12 z 9 ekipą tabeli. W sobotę po upragnione punkty i umocnienie się na 6. miejscu w tabeli PGNiG Superligi jadą do Szczecina piłkarze ręczni KPR-u Gwardii Opole. A spotkanie z Pogonią będzie jednak niezwykle trudne. Przekonał się o tym ostatnio MMTS Kwidzyn, który uległ Portowcom 24 października w Opolu. Podopieczni Rafała Kuptela wygrali po ciekawym spotkaniu 28-21. Pierwsza połowa 15-6, druga 13-15. No właśnie, i ta przegrana w drugiej połowie uzmysławia naszemu trenerowi, że wcale łatwo nie będzie. Teraz mieliśmy 3 mecze z 2 przeciwnikami, bo graliśmy 2 razy z Wisłą Płock i z Iwe Kielce. To są najlepsze 2 zespoły i na nich mogliśmy trochę poczuć dobrej piłki ręcznej. Wierzę w to, że ta taka gra twarda Płocka czy Kielc pokazano nam
że jak trzeba grać po prostu i że trzeba dłużej, konsekwentnie grać. Jeszcze to zaowocuje teraz na te ostatnie 7 meczy, które mamy, bo są to rywale gdzieś po porównywaniu do nas. Troszeczkę niektórzy są lepsi, troszeczkę słabsi, a gdzieś ten sam podobny poziom. I te, mam nadzieję, że te mecze teraz, które zaczniemy właśnie od jutra, w sobotę gramy właśnie na wyjeździe z Pogonią Szczecin, będzie to na pewno ciężki mecz i cechuje to, że grają dosyć mocno w obronie, twardo w obronie. W pierwszym meczu, który graliśmy z Wisłą Płock, Maciek Zarzycki skręci sobie kostkę, no na pewno nie będziemy na tym meczu mieli, a pozostali są na naszej dyspozycji. Ale gdzieś tak staramy się prowadzić zespół, żeby każdy czuł swoją wartość, żeby każdy dokładał swoją cegiełkę. Nie patrzymy, na pewno jest szkoda, że Maćka nie będzie, nie patrzymy, musimy sobie dać radę bez Maćka. No to klasyczne pytanie, które pan uwielbia, czyli recepta na tym razem Pogoń Szczecin. Czyli takie stare powiedzenie, bronić trzeba, nie rzucać celnie. Ale no, gdzieś trzeba przetrwać na pewno początek. Jest to doświadczony zespół. Nasza recepta jest taka, żeby mocno bronić w obronie i sobie iść kontry i dużo biegać. Tak? To jest doświadczony zespół, który wydaje mi się, że gdzieś już nie ma takiego zdrowia jak my. Wydaje mi się, że my wyglądamy dosyć dobrze i w tym bym gdzieś upatrywał naszych szans do wygrania, żeby po prostu utrzymać wysokie tempo meczu. A Szczecinianie są aktualnie na 9. miejscu tabeli ze stratą 6 punktów do Gwardii. Ostatni mecz sezonu zasadniczego z kolei przed siatkarkami Unii Opole. W sobotę od 16 mierzyć się będą z Płomieniem Sosnowiec i zapewne będą chciały zakończyć również i tę część sezonu zwycięstwem. I czekamy na oczko, czyli na 21. zwycięstwo podopiecznej Nicoli Vettoriego w sobotę w opolskiej Stegu Arenie. A o honor, a może i o dużą niespodziankę zagrają nasi koszykarze. Pierwszoligowy Wigri AZS Politechnika Opolska rozegra trzeci mecz ćwierćfinałowy z Górnikiem Wałbrzych. Dwa pierwsze pojedynki w Wałbrzychu dla gospodarzy, 103-67 i 88-84. Czy w Opolu losy rywalizacji się odmienią? Sobotnie spotkanie w hali Politechniki Opolskiej przy Pruszkowskiej o 17.30. Jeśli nasi wygrają, to w niedzielę o tej samej porze kolejne spotkanie. I czas na piłkę nożną. Przed nami szlagier w pierwszej lidze, czyli pojedynek Odry Opole z Koroną Kielce. No, było już 4 razy 1-1 i może wystarczy. Czas zatem na wygraną opolskiego zespołu. Co prawda zadanie nie będzie należało do najłatwiejszych, ale ostatni mecz z Arką Gdynia napawa optymizmem, o czym przekonuje Jakub Szereg, strzelec bramki w tymże spotkaniu. Na Arce mieliśmy dogodne sytuacje, niestety nie udało się ich wykorzystać. Nastawienie oczywiście bojowe, liczymy na 3 punkty. W niedzielę. Na pewno przygotowania są solidne, trenujemy bardzo ciężko i liczymy, tak jak powiedziałem wcześniej, na 3 punkty. Mam nadzieję, że to się uda. W Kielcach Odra wygrała 2-0 i takiego wyniku życzyli sobie pewnie by wszyscy kibice na Oleskiej w niedzielę, kiedy mecz rozpocznie się o 12.40. W ten weekend grać będą także czwartoligowcy, 7 w tabeli rezerwy Odra Opole, które mają na koncie 44 punkty i 14 wygranych. Przed tygodniem wygraną z Olesną 2-0. Mierzyć się będą tym razem na wyjeździe z 9 Chemikiem Kędzierzyn-Koźle. Spotkanie w sobotę o godzinie 16.30. No i w taki właśnie sposób nasz maraton wydarzeń dobiega końca. Ale właśnie takim maratońskim biegiem zakończymy to dzisiejsze spotkanie z Państwem, ponieważ w niedzielę odbędzie się jedna z najstarszych imprez lokoatletycznych w Polsce, czyli 91. Mistrzostwa Polski Mężczyzn w maratonie. W rozgrywanych w Dębnie zawodach weźmie udział reprezentant AZS-u Politechniki Opolskiej Bartłomiej Stajniak. Przypomnijmy, Bartek przecież w grudniu ubiegłego roku w Oleśnie podczas poprzednich lekkoatletycznych mistrzostw w maratonie zajął wysokie 7. miejsce. Jak zatem przygotowywał się do tegorocznego startu? Witam serdecznie. Już w niedzielę odbędą się kolejne Mistrzostwa Polski w maratonie. Swój udział potwierdziło wiele znakomitych maratończyków z tego względu, że to będzie dla Polaków jedyna szansa, aby zdobyć taką przepustkę na Igrzyska Olimpijskie właśnie w maratonie. Więc na pewno nie będzie tak łatwo zdobyć wysokie miejsce, jak to było w Oleśnie rok temu, gdzie zająłem 7. miejsce na tym królewskim dystansie 42 km. Ale warto tu również wspomnieć, że wtedy całkowicie nie byłem tego dystansu przygotowany. Teraz jadę na tym Mistrzostwa Polski do Dębna całkowicie w wysokiej formie i ostatnie 4 miesiące poświęciłem właśnie na przygotowanie tego maratonu. Myślę, że jestem nawet w życiowej formie, więc spodziewam się naprawdę dobrego wyniku, ale musimy pamiętać, że maraton to jest morderczy dystans i tak naprawdę w czasie biegu może się wiele rzeczy wydarzyć. No i trzeba mieć przede wszystkim też również szczęście do pogody, do grupy, czyli takiej taktyki, aby ten bieg się dobrze ułożył. No i oczywiście Dzień Konia, czego bardzo sobie bym życzył. To tyle. Trzymajcie mocno kciuki. Ja w niedzielę obiecuję, że dam z siebie wszystko. Pozdrawiam.
Za występ Bartłomieja Staniaka trzymamy zatem mocno kciuki. Tak jak i za występy naszych ligowców. Oczywiście, jak co tydzień zresztą to robimy. Mamy nadzieję, że przyniesie to naszym zespołom szczęście i dziękujemy bardzo Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Na koniec przypomnijmy jeszcze, jak będzie wyglądał ten sportowy weekend. Dreman zagrał u siebie w Ekstraklasie futsalu. W Stegu Arenie także zobaczymy nasze siatkarki. Po drugiej stronie Opola grać będą koszykarze, czyli na Pruszkowskiej. Gwardia jedzie do Szczecina, natomiast w niedzielę piłkarskie emocje ze sprawą Odry. Rezerwy naszego klubu pojadą do Kędzierzyna-Koźla. A my jak zwykle jesteśmy do Państwa dyspozycji co piątek i jak zwykle jesteśmy do Państwa dyspozycji na naszych facebookowych stronach oraz stronach internetowych. Do zobaczenia. I do usłyszenia.